Fortuna, co oznacza skrót BRZ? Jacy Ziołotnicy? Wcale w udzielaniu odpowiedzi. Nie musi być bardzo dokładna i precyzyjna odpowiedź. Może być interpretacja tego, co oznacza. Byle bliska prawda. Dobrze. Mamy jednego ochotnika, jak masz na imię? Wojciech. Wojciech, co twoim zdaniem oznacza skrót BRZ? Jeszcze raz. Wydaje mi się, że od silnika typu bokser Subaru. Czyli B by było jako bokser, a co w takim razie zrobić z RZ? Tylko jeszcze ten RZ nas niepokoi. Piotrek podpowiada kreatywnie, że to znaczy będzie rajdzie. Myślę, że to RZ jest po prostu takim choklikiem ortograficznym, żeby nie było, że samorzędny. No Przemku, myślę, że panowie z Subaru po usłyszeniu tej interpretacji zatrudnią cię do działu marketingu niechybnie. Bo też pewnie tak kombinowali. No dobrze, to mamy tak. Mamy skrót boxer, okej. Okay. No i to RZ, co to może znaczyć? Strzelaj. Faktycznie masz utrudnione zadanie poprzez cały czas przejazdy, no to RZ, to oznacza? Ja myślę, że uznamy tę odpowiedź, ale myślę, że wyjaśnimy też Państwu BRZ, czyli Back Boxer Rear Drive Zenit. Tak sobie Subaru wymyśliło, że się rozszyfrowuje tę nazwę, czyli bokser z napędem na tył i jeszcze jakiś marketingowy do tego dodatek, który już jest zupełnie nieistotny. Czyli RZ, żeby nie było samorzędu. Wojciech, zapraszam Cię do nas. Przeskocz Płot, jak mówisz, bohater narodowy. No ale jeszcze jednego kandydata potrzebujemy. Ale jeszcze jednego kandydata, tak. Zapraszam Cię do tych dwóch panów tam w niebieskiej bluzie i w czerwonej bluzie. Brakuje nam jeszcze jednej osoby do kompletu. To jest takie trudne pytanie. Dawaj, trudne, bo latanie helikopterem to nie jest namięczanie. To nie jest prosta sprawa. W takim razie... Dziewczyny gotowe? Gotowe? Ja gotowy? Nawijam.